Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Maxi. Jeśli się nie znamy, no to już się znamy. Zapraszam Cię, zostań ze mną na dłużej, dołącz do stosunkowo gangu. Gangu mój, witam serdecznie na kanale. Dziewczyny, w dzisiejszym odcinku poruszymy taki temat, który wydaje się mało związkowy, a jednak ma ogromny wpływ na nasze relacje romantyczne. Chociaż nie tylko. Myślę, że jest to odcinek, który może być uniwersalny dla wielu, wielu, wielu z nas, bo prawdopodobnie każdy z nas na pewnym etapie swojego życia będzie się mierzył z przedziwnym, niezrozumiałym, bardzo niewygodnym, niekomfortowym zjawiskiem, jakim jest prokrastynacja. O co tutaj chodzi? Dlaczego wiele z nas wpada w cykl odkładania na później? Z czym wiąże się brak satysfakcji, brak poczucia realizowania siebie, odkładanie marzeń na później, odkładanie kariery na później. Odkładamy wszystko na później do tego stopnia, że zaczynają nas czepiać się bardzo niewygodne skutki uboczne, jak depresja, jak stany lękowe, pogłębiający się fenomen braku pewności siebie, braku wiary w siebie. Tak jest, to są wszystko skutki uboczne prokrastynacji. Mało tego, czasami zdarza nam się, że w relacji, kiedy nasz świat zaczyna kręcić się za bardzo wokół partnera, również pojawia się to zjawisko prokrastynacja. Kontroluję mojego partnera, analizuję wszystko, co związane z relacją, analizuję bardziej jego życie niż swoje, w związku z czym brakuje mi czasu na moje sprawy i kiedy w końcu czuję spokój, bo od czasu do czasu nawet w takich relacjach, które powodują analizowanie i dyskomfort emocjonalny w nas, znajdujemy chwilę dla siebie, ale zazwyczaj jesteśmy zbyt zmęczone, może już jest za późno i znowu okazuje się, że to, co miałyśmy zrobić dla siebie, odkładamy na później. I mamy wrażenie, że w relacji wegetujemy. Poza relacją Maxi, no kobieta rakieta ze mnie i to zrobię i tamto, ale kiedy tylko pojawia się ktoś, kto triggeruje wszystkie moje traumy i emocje, niewygodne zaczynają pojawiać się we mnie, zaczyna się cykl prokrastynacji. Co to takiego? Co z tym zrobić? Jak wrócić do siebie? Jak poczuć, że żyjesz? Jak wrócić do cudownej energii magnetycznej? Czyli podnieść swoją atrakcję? Czyli podnieść swoją wartość w swoich własnych oczach? Co wszystko ma wpływ na relacje? O tym w dzisiejszym odcinku zapraszam. Jest godzina 18 w niedzielę i właśnie zdajesz sobie sprawę z tego, że w dniu jutrzejszym musisz oddać ważny projekt w pracy. No, jest godzina 18, więc już jest późno, czas zabrać się do pracy. Najwyższy czas. Ale zanim, no to przecież jest to pora na kolację, więc może coś ugotujesz najpierw. Tak. I jeszcze do kolacji wypadałoby obejrzeć ulubiony odcinek serialu. Tylko jeden odcinek i kolacja i zabierasz się do pracy. No, okazuje się około 20:30, że trochę Ci się przeciągnęło, jeszcze musisz pozmywać po kolacji, stajesz się lekko zmęczona i nie masz już tej energii, vibe'u, a zatem może lepiej wstać o 5 i zrobić ten projekt z rana. Witamy w cyklu prokrastynacji. Każdy z nas tego doświadczył, łącznie ze mną, wielokrotnie, przyznaję się bez bicia. Dziewczyny, jest to dokładnie ten moment, kiedy wiemy, że coś sobie obiecałyśmy, że coś powinno być na szczycie naszej listy priorytetów, ale wolimy zająć się czymś innym z dołu listy priorytetów, jak sprzątanie na przykład. To jest moja ucieczka najczęstsza. No to ja jeszcze posprzątam, a potem zabiorę się za. To jest prokrastynacja, bo nie zawsze odkładanie na później jest prokrastynacją. Jeżeli mamy naszą listę priorytetów i zajmujemy się tym, co jest najważniejsze, a tymi mniej ważnymi rzeczami zajmujemy się później i jest to odpowiedzialne zarządzanie czasem. Dlaczego zatem odkładamy w nieskończoność to, na czym tak naprawdę nam zależy, co same sobie obiecałyśmy? Czy to jest może Twój nowy kanał na YouTubie? Może chciałabyś pójść do szkoły językowej? Cokolwiek sobie wymyśliłaś, czy to jest marzenie, czy to jest element, który mógłby Ci pomóc w karierze? Odkładamy na kolejny poniedziałek, na kolejny poniedziałek. Widzisz, prokrastynacja to tak naprawdę system ochronny. Nasze ciało broni się przed wykonaniem zadania, które mogłoby nas w jakiś sposób zranić, dotknąć, spowodować ból. To niesamowite, że jedno z tych zadań, które mamy na liście, wydaje nam się zagrożeniem. Co się wtedy dzieje? Nasz mózg będzie wydzielał hormony, takie jak adrenalina,
które odpalają w nas strach, które w związku z tym powodują, że jesteśmy w panice, tak bardzo boimy się tego jednego zadania, że oddajemy się tym zadaniom, które nie powodują w nas stresu ani strachu. I w ten oto sposób ja wolę oddawać się sprzątaniu, niż wykonaniu pewnego zadania, które wywołuje we mnie strach. Jak na przykład biorę udział w takich zajęciach, które nazywają się Beat Club i są to zajęcia dla producentów muzycznych, gdzie spotykamy się i każdy musi pokazać piosenkę, którą stworzył przez ostatnie 2 tygodnie. No jesteś na widelcu, bo wszyscy uczestnicy będą się wypowiadać na temat Twojego numeru. A że jestem początkująca, no to moje numery nie są jakieś porywające, szczerze mówiąc. A zatem jakaś część mnie chce mnie ochronić przed tymi ocenami, przed tymi opiniami. I tak bardzo boję się, że zamiast robić tą muzykę, którą tak naprawdę przecież kocham, jest moją pasją i to jest moje marzenie, normalnie sprawia mi frajdę, w tych okolicznościach wskakuje prokrastynacja, uruchamiają się hormony stresu, adrenalina, ja się boję, wpadam w panikę i tak bardzo boję się tych ocen, że wolę tego w ogóle nie robić. No i co? Zabieram się za łazienkę i kuchnię i latam na miotle. W dzisiejszych czasach mamy deadline'y. Nie mamy wściekłego lwa, który za nami goni, więc tak naprawdę to zagrożenie nie jest do końca realne. Natomiast i tak nasz organizm próbuje ochronić się przed poczuciem braku kompetencji, przed odczuwaniem, że jestem gorsza od innych, przed rozczarowaniem samą sobą, szczególnie te z nas, które są paniami perfekcjonistkami, które mają bardzo wysokie oczekiwania wobec siebie. Tak jest, te z Was są bardziej podatne właśnie na wpadanie w cykl prokrastynacji, bo tak bardzo się boimy, że efekt naszej pracy nie będzie zgodny ze standardami, jakich sami od siebie oczekujemy, że już lepiej w ogóle tego nie robić. Opowiem Ci teraz o eksperymencie, który jak najbardziej pomógł mi przeskoczyć kolejne cykle prokrastynacji, które gdzieś tam na przestrzeni lat pojawiały się w moim życiu. W eksperymencie brali udział studenci. Studenci podzieleni na 2 grupy. Pierwsza grupa miała ustawione budziki w ciągu dnia, alarmy, żeby wrócić i przez 15-20 minut oddać się nauce, jak to student, prawda? Druga grupa uczniów, zresztą znamy to chyba z autopsji, to byli studenci, którzy odkładali na później, no wszak egzamin wciąż za miesiąc, jeszcze kupa czasu. I pierwsza grupa raportowała rzeczywiście, że kiedy pojawiał się ten alarm i kiedy rzeczywiście no, brali udział w eksperymencie, więc obiecali, że będą wykonywać to zadanie, kiedy budzik zadzwoni, raportowali, że to nie było takie straszne, że ta nauka, to doświadczenie dla nich było całkiem zjadliwe. Natomiast druga grupa studentów raportowała, że z czasem odkładania, z każdym dniem, strach przed rozpoczęciem nauki był coraz większy. I nagle sam start, samo to, żeby usiąść do tej książki, było dosyć przerażające. A zatem jeszcze bardziej się boimy i co jeszcze bardziej chcemy odłożyć na później. Więc mamy tutaj bardzo prosty wniosek. Po pierwsze, kiedy robimy coś regularnie, to okazuje się, że to zadanie nie jest takie straszne. I drugi wniosek, najtrudniej jest zacząć. Często Wam mówiłam w różnych odcinkach na temat w ogóle lifestyle'u, że nawet jak mam dzień, że nie chce mi się, a mam takie dni, nie chce mi się iść na siłownię, najtrudniejszy moment to ubrać adidasy i wyjść z domu. To naprawdę jest najtrudniejszy moment. Później jesteś już w trakcie wykonywania zadania, a po 15 minutach na siłowni okazuje się, że hej, przecież ja to lubię i tak naprawdę czuję się fantastycznie, że tu jestem i jestem z siebie dumna. Poruszam temat prokrastynacji w związku z relacjami. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które mają problem z regulowaniem swoich emocji, będą bardziej podatne również na prokrastynację. I te osoby, które mają niską samoocenę, co może być wynikiem pozostawania w relacji z niewłaściwą osobą, z niewłaściwym partnerem, albo co może być efektem uzależniania się emocjonalnego od naszego partnera, takie osoby mogą łapać się na tym, że przed relacją, kiedy byłam singielką, udawało mi się realizować mój plan i byłam tak naprawdę bardzo konsekwentna, a teraz odnajduję się w relacji, w której zaczynam wegetować i nie wiem, co się ze mną stało. Jestem zupełnie inną dziewczyną, niż byłam przed relacją.
I co wtedy, kiedy nasz partner rzeczywiście staje się całym naszym światem, dotyka nas wegetacja? I to jest taki spiralny ruch w dół, w którym czujemy się coraz gorzej ze sobą, czujemy się coraz mniej atrakcyjne, stajemy się niestety coraz bardziej osaczające, bo nagle oczekujemy coraz więcej energii od naszego partnera, żeby poczuć się dobrze samemu ze sobą. Tym bardziej ten cykl prokrastynacji trzeba przerwać, zaczynając od bardzo drobnych kroków. Może być to spacer 10-minutowy, jakiekolwiek przejęcie kontroli nad realizacją tego, co sobie obiecujemy. Najważniejsze jest to, żeby zrobić ten pierwszy krok. Dziewczyny, dopiero wtedy, kiedy przejmiemy kontrolę nad swoim życiem i kiedy część naszej energii będzie płynęła do nas, wówczas będziemy mogły przeskoczyć to uzależnienie emocjonalne od naszego partnera, bo dopóki tego nie przerwiemy, to będziemy wsiąkały w to jeszcze głębiej i głębiej i będziemy coraz więcej oczekiwały od naszego partnera. Jak wiecie, łączy się to ze spadkiem atrakcyjności, ze spadkiem naszej wartości i to w połączeniu z brakiem realizacji siebie, to jest najszybsza recepta na takie paniki, na depresyjność i po prostu smuteczki. Samorealizacja, satysfakcja z tego, kim się stajemy, jest tak mocarną bronią przed depresją, przed stanami lękowymi, przed samą unicestwieniem siebie, bo to jest to, co my sobie same robimy, dziewczyny. Wystarczy zrozumieć, że najtrudniejszy jest pierwszy krok. I wystarczy zrozumieć, że realizacja nawet najmniejszych kilku sukcesów dziennie, jak wypijanie 2 litrów wody, 15 minut spaceru, przeczytanie 5 stron jakiejś książki, którą wybrałaś, napisanie 1 strony w dzienniku, to są absolutnie zadania do wykonania. Także zamiast je odkładać i zamiast oddawać temu strachowi, który ma wielkie oczy, kontrolę nad naszym życiem, trzeba tą kontrolę przejąć. I zobaczycie, że zadzieje się magia nie tylko w waszym świecie, który dalej macie, nawet jak jesteście w relacji, przypominam, ale w dynamice między wami a waszym partnerem. Także prokrastynacja wasza ma niesamowity wpływ na waszą relację. Poprzez to, że ma niesamowity wpływ na waszą energię, na to, co o sobie myślicie, na to, w jaki sposób budujecie swoje przekonania na swój temat, waszą wartość, waszą pewność siebie. To wszystko płynie z realizacji swoich planów. Bo pewność siebie to nic innego jak pewność siebie, czyli zaufanie do siebie, czyli ufam temu, że jeżeli sobie coś obiecałam, to to zrobię i to wykonam. Czasami myślimy, że jesteśmy po prostu leniwi, nie nazywamy tego prokrastynacją. Prawda jest taka, że niektóre z nas nie są wcale leniwe. Załatwiamy bardzo dużo i robimy bardzo dużo, ale odkładamy to, czego się tak naprawdę boimy, bo w tym całym cyklu to, że odłożymy coś na później, powoduje bardzo krótkoterminowy spadek stresu, bo nie muszę się z tym mierzyć tu i teraz. Ale długofalowo ten stres w nas rośnie i staje się coraz większy i większy. Często słyszę też, że po prostu brakuje mi dyscypliny i to jest tutaj, jest pies pogrzebany. Nic bardziej błędnego. Badania pokazują, że ludzie, którzy odnoszą największe sukcesy w pracy z prokrastynacją, to ludzie, którzy zamiast się dyscyplinować, czyli przyciskać się jeszcze bardziej, przykręcać sobie śrubę i złościć się na siebie za to, że nie udało mi się zrealizować, że kolejny dzień dałam ciała, czyli jestem sobą rozczarowana. Zobaczcie, to jest cykl negatywnych emocji. Zamiast tego włączmy współczucie, włączmy miłość do siebie, włączmy przyjaciela swojego, który przytuli nas i powie nam: ej, jest okej, wyluzuj, weź głęboki oddech, zen, jutro też jest dzień i możemy zacząć. Najlepiej jest zakładać sobie drobne kroki, które nie będą nas przytłaczały swoją wielkością, bo jeju, mój cel jest taki wielki, że ten strach też jest taki wielki. Jeżeli zrobimy sobie metodą wielu małych kroków, plan, żeby dojść do tego wielkiego celu, no to widząc te małe kroczki, będziemy wiedziały, że jesteśmy totalnie w stanie zrealizować cel na jutro. Wszystkie wielkie cele osiągane są poprzez metody małych kroków. Grubaśne książki pisane są strona po stronie. Przebieganie maratonu też wiąże się z treningami, na których biegamy kilometr, 2, 3, 5, z czasem 7, może 10. Więc zobaczcie, że kiedy patrzymy na te 2 kilometry, no to wiemy, że jesteśmy w stanie. Natomiast jeżeli myślimy cały czas o tych 43,
no to może nam się zrobić słabo i może nam się w ogóle oddechcieć tego pierwszego treningu. A zatem dzielimy na drobne kroki, zmieniamy emocje, które krążą wokół celu. Niech to nie będzie dojeżdżanie siebie, bo to nam naprawdę nie pomaga. Niech to będzie kibicowanie sobie, bo tego potrzebujemy. Zdajcie sobie sprawę z tego, że naprawdę macie sprawczość. Zdajcie sobie sprawę z tego, że możecie być więcej, bo możecie robić więcej. A sukces to nie jest coś, co się tak naprawdę osiąga, tylko sukces to jest coś, co się przyciąga, kiedy mamy w sobie pozytywny vibe, pozytywną energię i poczucie szczęścia. Wtedy przyciągamy i karierę, i marzenia, i partnera, który być może od jakiegoś czasu nie ma motywacji, który nigdzie nas nie zaprasza, niczego nie planuje, bo stałyśmy się za bardzo osaczającymi kobietami, smutnymi kobietami, bo gdzieś tam nasza bateria w ogóle nie jest podłączona do żadnego źródła, tylko do partnera. Więc podłączcie się do realizacji drobnych kroków, wszystkiego tego, co wymarzyłyście sobie, zmniejszcie ten stres i ten strach, odpowiadając sobie na pytanie, co najgorszego może się wydarzyć, jak to zrobię? Co najgorszego może... No właśnie, nic takiego. Więc przestańcie się bać i zacznijcie realizować. Ja trzymam za Was kciuki. Przestańmy wszyscy prokrastynować. Mamy do końca roku jeszcze kilka miesięcy, więc chciałabym, żebyśmy świętowały 2025 zadowolone ze wszystkiego tego, co udało nam się zmienić i osiągnąć. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku rozumiecie, dlaczego odkładacie na później i rozumiecie też to, że nie ma tak naprawdę realnego zagrożenia, nie musimy się bać. Kiedy realizujemy systematycznie, to ten strach jest naprawdę nisko i na przodowanie wychodzą cudowne emocje, które powodują, że jesteśmy szczęśliwe na co dzień i zadowolone z tego, kim się stajemy. I o to chodzi. To jest ta energia, której Wam życzę. Możecie ją sobie same zagwarantować i zapewnić. Także do dzieła, zabieramy się za to. Ja Was ściskam i zapraszam Was na kolejne odcinki, dziewczyny. Do zobaczenia. Buziaki. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.